sprawdzić, co się dzieje przy Azir Plaza. Potwierdzam. Centrala, powtórz adres. Azir Plaza, powtarzam, Azir Plaza. Strzelanina na dachu, strzały przy Azir Plaza. Powtarzam, strzały przy Azir Plaza. Walą jak na wojnie. Potrzebne wsparcie. Centrala, przyślijcie dodatkowe jednostki. Funkcjonariusz w niebezpieczeństwie. Proszę powtórzyć. Proszę powtórzyć. Uwaga, wszystkie jednostki. Alarm. Funkcjonariusz przy Azir Plaza w niebezpieczeństwie. Powtarzam. Azir Plaza. Nikt nie przeżył. Ostatni wystrzał był jak wykrzyknik, który podsumował wszystko, co doprowadziło mnie aż tutaj. Zdjąłem palec ze spustu. I tak to się skończyło. Żeby jednak miało to jakiś sens, muszę się cofnąć o 3 lata, do tego wieczoru, kiedy zaczęło się moje cierpienie. Pracowałem wtedy w nowojorskiej policji, Manhattan, posterunek Midtown Północ, przedsionek piekła. Kiedy zacznie pan dla mnie pracować, detektywie Payne? Jako tajniak w jakiejś dziurze, wybacz, Alex. Michelle i mała są ważniejsze. Widzisz? To moja ostatnia fajka. Palenie szkodzi dziecku. Prawdziwy z ciebie harcerz, Max. Do zobaczenia, Alex. Jesteśmy umówieni na pokera w czwartek, tak? Znów wyjdziesz spłukany. Żyło mi się dobrze. Zachód słońca w piękny letni dzień. Zapach świeżo skoszonej trawy. Głosy bawiących się dzieci. Dom po drugiej stronie rzeki, w Jersey. Piękna żona i córeczka. Amerykański sen, który się ziścił. Kochanie, wróciłem! Ale sny lubią się zamieniać w koszmary, gdy tylko odwrócisz wzrok. Słońce szybko chowało się za horyzontem, a po niebie rozlewał się złowieszczy mrok. Michelle, skarbie, jesteś w domu? Co to jest, do diabła? Na ścianie narysowano coś paskudnego. Zapowiedź przyszłych wydarzeń. Strzykawka z trucizną. Magiczny symbol pełen ohydnych znaczeń. Słuchaj, ktoś włamał się do mojego domu. Wezwij policję. Czy to pan Payne? Tak. Ktoś się tu włamał i wciąż jest w środku. Proszę. Świetnie. Niestety nie mogę panu pomóc. Kto mówi? Halo? Nie! Nie dotykaj mojego dziecka! Nie masz się! Nie! Michelle! Chodzi. Stój! Policja, rzuć broń! Umrzesz! Działa, upadły anioł! Nie! Nie! Nie, o Boże, Michelle, skarbie! Nie! To było 3 lata temu. W jednej krótkiej chwili straciłem wszystko. Mordercy byli naćpani nieznanym wcześniej syntetycznym narkotykiem, Valkyrią. Po pogrzebie powiedziałem Alexowi, że przechodzę do DEA. Przez 3 długie lata pracowaliśmy nad sprawą Valkyrii.
Aż wreszcie 2 miesiące temu jeden z informatorów doniósł, że Jack Lupino, szycha z rodziny mafijnej Puncinello, handluje tym draństwem. Przeniknąłem do struktur najgorszej rodziny mafijnej w Nowym Jorku i rozpracowywałem ją. Przyszedłem z zimnego mroku. Na zewnątrz miasto przypominało okrutnego potwora. Powoli wspinałem się po szczeblach mafijnej kariery. Starałem się dotrzeć do źródła narkotyku. Alex i Bibi byli moim jedynym kontaktem z agencją. Tylko oni w tym zawszonym mieście wiedzieli, co naprawdę tu robiłem. Mówi Bibi, coś ważnego stało się z Jackiem Lupino. Musisz się natychmiast spotkać z Alexem na stacji Roscoe Street. Nie rozmawiałem osobiście z Alexem, odkąd zacząłem działać jako tajniak. Na zewnątrz robiło się coraz zimniej. Zimniej niż w sercu diabła. Na ziemię sypał się lód, jakby niebo miało się zawalić. Wszyscy szukali schronienia, oczekując rychłego końca świata. W metrze wcale nie było lepiej. To przeczucie uderzyło mnie, niczym kula wystrzelona z bliska w twarz. Coś tu było nie tak. Beretta niespokojnie drżała pod płaszczem. Ale drzwi wagonu już się za mną zamknęły. Nie było odwrotu. Następny przystanek. Stacja Roscoe Street i Alex. Stację skrywał półmrok, a Alexa nie było nigdzie w pobliżu. Musiałem go podszukać. Zablokowana bramka? Alex nie umawiałby się ze mną na zamkniętej stacji. Coś się tu działo. Śmierć wisiała w powietrzu na Roscoe Street. Musiałem szybko znaleźć Alexa. Czy to nie Jake miał się tym zająć? Ej, panowie, coś się stało? Cholera! Co do tego? Niedobrze. Tak myślisz? Ej! Szukając Alexa, wpakowałem się w sam środek jakiegoś wielkiego skoku. Tabletki mogły złagodzić ból. Nasz skok na bank. Ocaliłeś mi życie. Co tu się dzieje? Masakra! Te uzbrojone typy wyskoczyły po prostu znikąd. Musimy wezwać pomoc. Mogę to zrobić z pomieszczenia kontrolnego, piętro wyżej. Pójdziesz tam ze mną. Jasne. Czemu nie? Chodź za mną. Udało się! Tędy! Co to jest? Uważaj!
Wagon rozświetlił się jak choinka. Włączyłem zasilanie. Jeśli chodzi o subtelność. Zardzewiałe drzwi prowadziły do opuszczonej części stacji, zamkniętej od lat 40. Działo się tutaj coś bardzo niedobrego. Może dlatego Alex wybrał właśnie to miejsce na spotkanie ze mną. A może nie? Wkrótce miałem się dowiedzieć. Co to do cholery było? Gotowe. Daj mi detonator. O czym ty mówisz? O deton... Zabić go! Dalej, załatwmy go. Co? Dobra, panowie. Policja jest już w drodze. Niedługo zjawi się tu nowojorska kawaleria. Pamiętacie, co mówiłem o ucieczce? Mamy własny plan działania. Wejść, wyjść, zrobić co trzeba, ubudu i sru. Nadajemy na żywo z miejsca zbrodni. Kto mówi? No właśnie, kto? Tu komisarz Jim Bravura z nowojorskiej policji. Macie to natychmiast przerwać! Poznajcie się! Jasne, Jim. Pogadałem z chłopakami. Wszystkim jest bardzo przykro. Już więcej tego nie zrobią. Kto mówi do cholery? Udział w napadzie na bank na pewno mi nie pomoże. Thank you.
porzucili część łupu na stole. Szukali obligacji Azir Corporation. Sukces Azir rozgłaszano ostatnio we wszystkich programach telewizyjnych i gazetach. Złodzieje zostawili narzędzia na stole. Sądząc po liczbie detonatorów, przedźwigali tu dość ładunków, żeby wystrzelić statuę wolności na orbitę okołoziemską. Max? Jezu, niemal dostałem przez ciebie zawału, przecież mogłem cię zastrzelić. Alex, cieszę się, że cię widzę. Co tu się dzieje, do diabła? Więcej trupów niż w miejskiej kostnicy. To napad. Przebili się przez ścianę tunelu prosto do skarbca banku Roskoł. Dlatego tu jesteśmy. To zagrywka Lupino? To robota Lupino? To byli jego ludzie? Poważnie? Masz talent. Wybrać takie miejsce na spotkanie. Możesz przejść? Nie, jest zamknięte. Musimy się stąd zabierać. Jeżeli to Lupino, to... Alex! Alex! Nie mogłem mu pomóc. Martwe oczy Alexa mówiły z wyrzutem, że jest już po nim. Tylko dzięki Alexowi nie oszalałem przez te ostatnie 3 lata. Teraz sam nie wiedziałem, co naprawdę czuję. Musiał wpakować się w coś tak dużego, że nadepnął Jackowi Lupino na odcisk.